To taka będzie tajemnica między nami, dobrze? Koledzy trochę tam... Komu nie powiem. Dobra, super. Dobrze. Co było w bablu, zostaje w bablu. Co mamy następne? Bo już mi ciśnienie skoczyło. Pocałował mnie. Oj, muszę opowiedzieć pewną historię. Otóż dwa lata temu byłam na festiwalu Poli Negri. Ten festiwal jest w lipnie. Tam zjeżdżają się sympatycy i fanatycy kina niemego z całej Polski. Tam został się z koleżankami zaproszony, żeby zagrać spektakl muzyczny. Ten spektakl zagrałyśmy. Był obecny też pan profesor Stanisław Janicki. Po tym spektaklu Przedłużał się bardzo bankiet. I niestety mniej więcej o 3 nad ranem zeszło na dowcipy filozoficzne. I to jest, ten dowcip jest bardzo trudny. Ja go opowiedziałam. No znaczy tak, ja od razu powiem, że mało kto rozumie ten dowcip. I proszę absolutnie się nie martwić, bo ja zawsze na końcu mówię koniec, jak nie ma reakcji. Ale muszę go opowiedzieć, dlatego że po opowiedzeniu tego dowcipu następnego dnia dostałam drogą mailową bardzo piękną piosenkę. I osoba, a to był pan Michał, doktorant z Filmoteki Narodowej, który zajmuje się filmami, piosenkami, w ogóle kinem międzywojnia w Polsce. Jest wybitnym specjalistą od tego. Przysłał mi dwie piosenki, bo powiedział, że tylko ja mogę je zaśpiewać. To teraz dowcip. Czy jesteście państwo gotowi, czy dowcip opuścić? Gotowi. Nie, bo kolega jeden z mózgów mówi, że ten dowcip jest wcale nie śmieszny. Otóż tak. Jest rynek, taki wiejski rynek, wiejskie targowisko. Zjeżdżają się raz we wtorek, raz na tydzień wozy drabiniaste. Na tych wozach są kury, krowy, świnie, konie, jaja, kapusta, martwe, wszystko. Normalny wiejski rynek, takie targowisko. I na środku tego placu stoi na wozie facet i wydziera się z całych sił. Facet i mówi, panie, co się pan tak drzesz? Co to jest ta maść na szczury? A, posypana, to jest taka maść. Zabierze pan szczura, smaruje go, smaruje go tą maścią, smaruje mu łapki, ten ogon, pystek. Przywraca z pan szczura, smaruje mu wzrusek, łapki, ogon, smyt. Jak tak całego tego szczura wysmaruje, tak pan pustas. I ten szczur tak. I... Panie, ale ile to się trzeba najpierw namęczyć, żeby tego szczura żywego złapać? To nie lepiej jakieś trutki, zapadki? No jest tysiące różnych sposobów, żeby tego szczura złapać i żeby go po prostu unicestwić. No można tak i można tak. Koniec. Muzyka i słowa Wacław Stępień, Zdzisław Gozdawa. Pocałował mnie. Chodził za mną cały wieczór, ciągle dręczył się i wzruszał. Ach, to było okropne. Mógł nie gadać godzinami, tylko oczy wybaczą. Och, to było okropne. Czasem wierszyk mi napisał, czasem kupił mi coś niecoś. To było okropne, ale nigdy nie nastawał na tak zwaną mą kobiecość. O, to było okropne. Aż nie zaprosił mnie na kino i w kinie przed rodziną pocałował mnie, pocałował mnie. Yeah.